School of Form to jest inaczej kierunek wzornictwo na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Jesteśmy tutaj od roku i mamy 4 specjalności, z których 2 się zajmują projektowaniem przedmiotu. Jedno to jest industrial design, drugie to jest domestic design. Domestic jest bardziej o rzemiośle, industrial jest bardziej o przemyśle i procesach produkcyjnych. Krzyżujemy te 2 podejścia. Krzyżujemy podejście produkcji przemysłowej z wykorzystaniem technologii, takiej jak roboty Cooka, z możliwościami bardzo analogowych materiałów i z ich... I próbujemy tłumaczyć te procesy z jednego języka na drugi. Naszym założeniem projektowym chcieliśmy się zainspirować domotwórczym i radosnym tworzeniem na ogródkach działkowych, które tam występuje. Jest tam dużo craftu i różnych ciekawych zbieranin, DIY i bardzo ciekawej kampowej estetyki. A my chcieliśmy to połączyć z wysoką technologią i wytwarzaniem przez ramię robotyczne Cooka. Żeby w ogóle zacząć tłoczyć te rzeczy, żeby zacząć w ogóle jakkolwiek działać z tym wszystkim, musieliśmy zrobić narzędzie, właściwie wytłoczyć narzędzie. Postanowiliśmy po prostu dla takich większej możliwości eksperymentów, żeby to narzędzie było z jednej strony obłe, a z drugiej strony ostre. No i potem po wielu eksperymentach dowiedzieliśmy się, że to ostre narzędzie jest troszkę zbyt inwazyjne dla tej płyty aluminium. Dlatego postanowiliśmy po prostu cały czas działać z tą obłą częścią. Potem zrobiliśmy najlepszy punkt tego projektu, tak mi się wydaje, zarazem najdłuższy, czyli gigantyczną liczbę eksperymentów i badań. Wydaje mi się, że te badania to był taki największy sukces, ja bym tak powiedział, subiektywnie, tego projektu. Nasz projekt Miska zaczynaliśmy od eksperymentu myślowego, gdzie każdy z nas zastanawiał się nad tym, w jaki sposób inaczej wytworzyć miski. I następnie w kolejnym semestrze działaliśmy już jako 5-osobowy team studentów drugiego roku Industrial Design i wprowadzaliśmy jeden z tych projektów w życie. I właśnie wybraliśmy projekt z balonami, gdzie balony są głównym narzędziem. Cooka zasysa balony, następnie macza je w glinie, a po kilkunastu godzinach, kiedy balony, masa wyschnie, my spuszczamy powietrze dzięki kroplówkom i mamy gotowy produkt. Ciekawym też doświadczeniem było to, że wykorzystaliśmy w mijającym się z takim klasycznym użyciem robota jak w fabrykach przemysłowych, jak przenoszenie wielkich ciężarów albo prace spawalnicze z dużymi materiałami. Wytworzyliśmy bardzo kruche, delikatne, o wysublimowanym charakterze obiekty, które są na swój sposób inne niż właśnie ten tradycyjny sposób pracy z robotem. Dotychczasowe projekty, które powstały w School of Form, najczęściej są z obszaru rzemiosła. Najpierw badamy daną czynność, materiał, narzędzie, które są związane z tym rzemiosłem. Potem staramy się to przenieść na ramię robota. Często powraca do nas pytanie, kto jest rzemieślnikiem, robot czy człowiek, który zakodował maszynę. Ostatecznie myślimy, że to jest jakaś forma współpracy i też w tych wszystkich projektach chodzi o to, żeby nie odbierać tej pracy rzemieślnikom, bo jest to całkiem inna ścieżka, inny sposób wytwarzania, tylko szukać tej równowagi pomiędzy tymi dwoma światami i dążyć do integracji. Przyszłość należy do tych projektantów. Nie do tych, którzy będą umieli pleść koszyki, chociaż mam nadzieję, że ta umiejętność nigdy nie zaginie, ale do tych, którzy będą umieli przetłumaczyć unikatowe procesy na procesy technologiczne w taki sposób, że one nie przestaną być unikatowe. Tak? I to, co wydaje mi się super ważne, że takie podejście, taka współpraca z takim narzędziem jak Cooka,
daje projektantowi bardzo uniwersalne wykształcenie, dlatego że on czy ona się uczy myślenia procesem, a nie myślenia konkretnym narzędziem. Dlatego, że to, co oni projektują, to czego oni się uczą, to tak naprawdę programować procesy. I to jest bardzo ważne. Industrial Intelligence.